Ale taka jest prawda, że rozdzielając tą bazę na takie trzy części, bardzo łatwo jest zaplanować taki atak. Witam serdecznie po bardzo króciutkiej przerwie. Dzisiaj mamy kolejną strategię, czyli no oczywiście w serii strategie trzygwiazdkowe, tym razem na TH9. Wielu z was się pytało, dobrze, ale pokaż coś na TH9, bo ja mam TH9, a do TH12 mam jeszcze bardzo daleko. No i bardzo dobrze, i lecimy w takim razie z TH9. Tu będzie atak Promila. Atak będzie Promila, on nie ma jeszcze wymaksowanego konta, ale ma naprawdę świetne umiejętności, jeśli chodzi o tego slapa. To jest taki ala Bowich, to nie jest do końca Bowich, żebyście tego źle nie zrozumieli. I ta baza jest naprawdę dobrą bazą. Oczywiście ktoś może mi powiedzieć, o, ta baza jest dla mnie łatwa. Pewnie, że tak. Każda baza dla każdego, jedna baza jest łatwiejsza, jedna trudniejsza. Nie ma bazy idealnej i nie ma gościa, który atakuje bez pomyłki. Także uzgadniając to, ja uważam, że ta baza jest całkiem dobrze zaplanowana, całkiem porządna baza. Zwłaszcza, że ma takie drobne rzeczy, które czasami zmieniają bieg historii. Tu mamy na przykład te właśnie boby umieszczone po trzech rogach, które potrafią czasami zmienić kompletnie losy takiego spotkania. W każdym bądź razie mamy tutaj bazę, którą tak naprawdę możemy atakować z różnych stron. Slab ogólnie zakłada, że skład, który będzie szedł z zewnątrz, bierze i zajmuje się tutaj budynkami z zewnątrz. To jest tylko przykładowy pomysł, zaraz zobaczymy, jak tutaj Promil atakował. A ta środkowa część zostaje dla parki. Co jest ważne przy Slapie i Bowiczu, wszystko musimy wypuścić w tym samym czasie. Poza tymi rogami, rogi troszkę wcześniej, ale właśnie musimy dosynchronizować ten środkowy skład, żeby to szło razem. Dlaczego? Bo zyskujemy potrójnie jakby ochronę dla tego środkowego składu i dla zewnętrznego składu, bo wtedy jednostki, które są pomiędzy, te jednostki, które będą tutaj na granicach tych dwóch jakby obszarów naszych, które my sobie budujemy, one będą strzelały oczywiście naraz do wszystkiego, więc mają ograniczoną ilość. Załóżmy, że sobie atakujecie od jednego kwadracika, to ta defensywa pomału strzela w tą jedną jednostkę cały czas. Jeśli mamy atak, który jest prowadzony w trzech różnych fazach jednocześnie, to to od razu zmienia wszystko i powoduje, że mniej defensywy strzela na jednostki, no bo jest ich tyle po prostu, o może tak. Jest ciężko to wytłumaczyć, ale ogólnie natężenie na ten środkowy skład jest mniejsze i natężenie na ten skład z zewnątrz jest również mniejsze. To właśnie na tym to polega. No i teraz może, żeby już nie przeciągać struny, zobaczmy ten atak w spowolnieniu tutaj i zobaczcie, tutaj już od samego dołu mamy wypuszczone 4 czarownice i 2 aniołki i jednak będzie z tej strony, ja też bym tak zaatakował, bo najwygodniej mi się atakuje z tej strony. I ta baza jest dobra, zobaczcie, tutaj nie ma dużo defensywy takiej, która może zrobić krzywdę tym wiedźmom. Tej strony troszkę więcej jest, bo tu mamy Bomb Tower, Archer Tower, Wizard Tower, ale i mamy jeszcze AD, które może zestrzelić nam te obiekty z tego slapa. Ale to na tym też polega, że teraz zaraz będzie kill squad tutaj wchodził i TAD, i TAD, i TAD najprawdopodobniej zostaną zaraz zniszczone przez kill squad. Więc zobaczmy, mamy już tutaj slapa. On oczywiście, mamy już tutaj wypuszczone, znaczy się czarownice i aniołki. One się mają zająć tą stroną. Ta grupa ma tutaj zniszczyć tą stronę, może taką większą zrobię. A teraz ten kill squad, pamiętajcie, bowlery. Na rage'u oczywiście, bowlery kochają rage, jeśli nie mają tego rage'a, to są, nie są wcale takimi silnymi i mocnymi jednostkami, więc o tym wszystkim trzeba pamiętać. Heal rzucony w idealnym momencie, kiedy wychodzi CC, mamy rzucony heal, mamy rzucony poison, trzeba rzucić, bo tutaj walkirie wyszły, walkirie mogą niestety te bowlery zniszczyć, zwłaszcza, że jeśli tam by była bomba albo już by miały jakieś obrażenia. I teraz zobaczcie, ta strona, tutaj gdzie X-y daje, troszkę sobie słabiej daje radę. Mówiłem wam, Bomb Tower jest, aniołki przeszły tutaj na środek do kill składu, więc gorzej. Ale ta strona świetnie sobie daje radę. Ta strona sobie dała radę idealnie. No i teraz mamy, dalej. Teraz mamy, jak wam mówiłem, AD zostały zdjęte, więc te aniołki żyją. Bardzo szybko zostały zdjęte, szkielety zostały wystawione. Ta strona już jest cała oczyszczona. Ta strona też jest ładnie oczyszczona. Jeszcze tutaj czarownice idą i zniszczą jeszcze więcej, ponieważ właśnie te Wizard Tower zostało zniszczone. No i ten kill squad, i zobaczcie, teraz mamy
cały czas mamy jakby trzykomorowy atak. Jeden, dwa i cały czas jeszcze idą czarownice, które mają tak naprawdę tylko ten, Archer Tower do zniszczenia. I one sobie świetnie z tym poradzą. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o Slapa, o Bowicza. Bardzo ważne jest, nie zapomnijcie, rzucanie czarów. Tutaj pamiętajcie, był rzucony jump, który otworzył całkiem dobrą ilość tych komór. One mogły przeskoczyć właściwie na taki obszar, został otworzony. Czyli trzeba dobrze planować, gdzie rzucicie jumpa. Zobaczcie, on nie ma nawet maksymalnej parki, a atakuje naprawdę bardzo mocną wioskę z maksymalnymi murami. To naprawdę bardzo utrudnia. I teraz te czarownice kończą tą prawą stronę, którą by mogła zabić ta czarownica. Tu jest jeszcze golem, więc już się da oczywiście zobaczyć, że ta wioska została zrobiona na 3, zwłaszcza, że tu już nie ma co zabić tych aniołków. Te aniołki, one są nieśmiertelne w tym momencie, chyba żeby była bomba. No ale nie wydaje mi się, że ktoś by tutaj położył bombę. Oczywiście w takich wioskach typowych anti-Bowicz może się zdarzyć, że tam na przykład będzie bomba, będą dwie giant bomby i taki slap nie wejdzie. Takie wioski można o wiele łatwiej zrobić na przykład inną strategią. Więc pamiętajcie, to nie jest tak, że na każdą wioskę rzucacie tak szeroko, sobie świetnie zaplanowaliście. Również rozmieszczenie pułapek jest bardzo ważne. Tutaj po prostu wam zbliżę, żebyście zobaczyli, jaki ogrom wojska jeszcze został i jak mało defensywy jest. Tu jest tak, o, tu mamy Teslę i mamy tylko kanon. A mamy tyle jednostek. Mamy golema, mamy królową, level 20, mamy wizarda, który strzela. Pomimo, że wygląda, że jest wiele budynków, tak naprawdę wiele budynków nie ma i bardzo łatwo jest wykonać taki atak. Zaraz wam pokażę jeszcze jeden atak. To jest klan, z którym gramy chyba dzisiaj. Storage. Ale mamy tutaj ataki od Promila. Bardzo dużo tych ataków. On uwielbia tą strategię. Nie dziwię mu się wcale oczywiście, bo ona jest bardzo mocna. To zaraz wam pokażę kolejny. Atak. Oczywiście tutaj Bob. Tutaj jeszcze trzeba było Boba zniszczyć. Pamiętajcie zawsze o tych Bobach. One są naprawdę ważne. Można przecież wziąć jednego Archera i zająć się tym Bobem. To jest wszystko bardzo ważne. Takie detale, bo czasami to wojsko na koniec idzie. Więc jak zanim atakujecie wioskę jakąkolwiek strategią, popatrzcie, jeśli jest tam ten jeden Bob, to po prostu go zniszczcie i to też pomaga. Tu akurat weszło bardzo fajnie, gratulacje dla Promila. Zobaczmy jeszcze jego jeden atak. A zobaczcie, teraz gramy z klanem, obecną wojnę mamy, który ma 8 win streak i bardzo dobry warlock. Mają ogólnie zielono, tutaj mieli trochę gorszy, ale tu mają zielono. Mamy nadzieję, że im zniszczymy ten streak. Znaczy w sensie nie chcemy nikomu nic zniszczyć, ale chcemy zdobyć i zatrzymać swój oczywiście. Więc na razie jest dobrze. Mamy jeden atak zrobiony przeze mnie na takie troszkę słabsze TH12. Oni na razie nie mają trzech gwiazdek. Jeden atak mieli zrobiony na 95%. No więc liczymy tutaj, że nam się uda. A teraz przechodzimy do kolejnej wojny, gdzie mieliśmy jeszcze, chyba mamy ataki dostępne. Tam jeszcze ten Big War jest na czerwono, ale już za jakiś czas go nie będzie widać. I tutaj przechodzimy kolejne ataki Promila. Pokażemy jakiś najsilniejszy atak Promila. No i tutaj atak kolejny. Ja wiem, że to będzie slab. To będzie slab znowu. Boby są znowu umieszczone, zobaczcie. To więc znowu sobie pomalutku damy. I to tak samo będzie działało, już dlatego wam nie będę za bardzo zatrzymywał. Znowu czarownice. Te cztery czarownice i dwa aniołki. Cztery czarownice, dwa aniołki. Kill squad tutaj będzie nam zajmował ten środek tej bazy cały czas. A ten slapik, te flanki, które tutaj mamy, on sobie powinien świetnie dać radę z tymi budowlami tutaj. Oczywiście tutaj po lewej stronie, tutaj jest król jeszcze, więc ten król musi zostać zabity, ale zobaczcie, czekacie cierpliwie, jeśli chodzi o tą strategię, żeby nie za wcześnie wypuścić tego kill squadu stąd, bo inaczej on wam pójdzie naokoło. Więc jeszcze raz pamiętajcie, najpierw oczyszczacie boki przy takiej ładnej wiosce kwadratowej. Piękna to jest wioska na Bowicza. I szybko puszczacie kill squad w momencie, gdy już tych budynków tutaj na boku nie ma, żeby ten kill squad dostał się pierwszy do tego CC tutaj. Bo jeśli on się nie dostanie pierwszy, to będzie problem, ponieważ smoki,
świetnie mogą się pozbyć tych boków i wtedy taki slap nie wejdzie. Więc przy slapie jest ważne, bardzo jest ważne, żeby wszystko zaplanować w czasie. Zobaczcie, tu już nie ma budynków, jump jest rzucony w środek, wszystko jest na zwolnieniu i jest rage rzucony, więc te bowlery niszczą wszystko, nawet dwa budynki w kolejności i na tym to polega. Widzicie te czarownice tutaj? One właściwie są nieśmiertelne z tej strony, tu gorzej by było, gdyby nie fakt, że są na aniołkach, bo przy zwykłym bowiczu takie bomb tower, które tutaj jest, one może nieźle namieszać. Natomiast tutaj zobaczcie, jakie spustoszenie sieje ten cały kill skład w środku. On jeszcze żyje, tu jeszcze wszystko żyje właściwie z tego kill składu. Tu właściwie ten kill skład by mógł rozwalić tą całą bazę, chociaż nie jest tego wcale dużo, ale taka jest prawda, że rozdzielając tą bazę na takie trzy części, bardzo łatwo jest zaplanować taki atak. Spróbujcie. To maksymalne TH można robić tą strategią, nie mając maksymalnej parki, mając parkę levelu 15, naprawdę. Pamiętajcie zawsze, przy takiej strategii również jest ważne nie tylko dobre rzucanie czarów, czyli jumpa i heala na czas i wypuszczenie najpierw tych boków, żeby zostały oczyszczone i potem zaraz od razu bardzo szybko całego kill składu, żeby na czas doszedł do CC, tylko również jest bardzo ważne to, żeby trzymać ability królowej jak najdłużej jednak, żeby nie spanikować. Jeśli wam wychodzi CC i zaczyna... Wow. Jeśli wam wychodzi CC i nagle zaczyna się walka i już chcecie panikować, puszczać królowej, niestety, ability królowej, ability zawsze królowej, tu już teraz nie ma, już za właśnie promil użył. Natomiast ability trzymajcie jak najdłużej się da. Nigdy nie puszczajcie za wcześnie w panice. Chyba, żeby królowa miała zginąć, wówczas puszczacie. Ale do momentu, kiedy jesteście pewni, że królowa wasza przeżyje, trzymacie do końca i w ten sposób właśnie możecie wygrać nie jeden atak trzymając. I tutaj znowu zobaczcie, już jest sama końcówka. Mniej więcej zawsze jedna strona przeżywa. Tu są aniołki. Tu cokolwiek by się stało, te czarownice przeżyją, jest tylko jedna defensywa, kilka budyneczków, bardzo pięknie, gratulacje dla Promila, który no u nas pięknie atakuje te TH9, no niesamowicie atakuje te TH9, wielkie brawa dla wszystkich dzisiaj, również za oczywiście całemu teamowi, który atakował dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, jakie mieliśmy piękne ataki, pokażę wam je za niedługo, natomiast dzisiaj oczywiście to już tyle, do zobaczenia. Jak macie jakiś pomysł strategii jakiegoś wojska, którego chcecie wypróbować na jakimkolwiek TH, od TH8 do TH12, dajcie mi znać, a ja wam, mam nadzieję, go pokażę jak najszybciej. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa! I nie zapomnijcie zostawić suba, jeśli się wam podoba ten kanał, nie zapomnijcie zostawić suba, trzyma i lajka. A jeśli jeszcze nie zostawiliście lajka, a wam się to podoba, zostawcie lajka i nie zapomnijcie o subach, również pomogą oczywiście zobaczyć wam kolejne odcinki. Na razie, trzymajcie się, pa pa!